Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prokuratura sprawdza, czy należy zdelegalizować Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność. Po tym, co zobaczyła pani w materiale dziennikarzy TVN24, widzi pani podstawy do rozwiązania tej organizacji? To jest poważny zarzut, ale też materiał, który widzieliśmy, jest wstrząsający, bo to jest wstrząsający obraz działania niektórych organizacji społecznych i to organizacji pożytku publicznego w Polsce. W których, jak się okazuje, działają ludzie, no właśnie, wspierający, popierający, sympatyzujący z faszyzmem. I to jest tym bardziej niezrozumiałe, że to się dzieje w Polsce, gdzie w czasie II wojny światowej właśnie w związku z taką ideologią, w związku z nienawiścią, w związku z faszyzmem zginęło 6 milionów osób. Ale dziura w całym, to też nie jest nic nowego, niestety. Ja przypomnę, że ponad 20 lat temu powstało Stowarzyszenie Nigdy Więcej. My z tą organizacją ściśle współpracujemy. I to nie był kaprys, że oni się pojawili. Oni dostrzegli, że coś... Stowarzyszenie, które zajmuje się problemem rasizmu i ksenofobii. Tak, dokładnie. Oni dostrzegli, że coś niedobrego się dzieje. Dostrzegli to już ponad 20 lat temu. I pytanie, co my z tą wiadomością zrobiliśmy? Co my zrobiliśmy z tym, że oni właściwie cały czas alarmują. No dobrze, a dzisiaj słyszy pani polityków, czy oni mogą zrobić coś więcej? No bo pada wiele słów ostrych, mocnych, zdecydowanych i zapewnień o tym, że nie ma miejsca i nie ma zgody na propagowanie faszyzmu w Polsce. I to są bardzo ważne gesty. Oczywiście to są tylko słowa, ale mam wrażenie, że to są po raz pierwszy od długiego czasu bardzo wyraźne komunikaty. Słowa i zapowiedzi działań jednak. Dokładnie. Prokuratury chociażby. Dokładnie. I takie gesty są bardzo potrzebne, bo od tego się zaczyna polityczna zmiana. I musimy na pewno ruszyć temat faszyzmu, ksenofobii, rasizmu w Polsce, bo ten problem jest. No to pytanie, jak ruszyć ten temat? Minister, koordynator służb specjalnych, Mariusz Kamiński, mówi tak. Gloryfikowanie nazistów jest niedopuszczalne. Ten problem będzie zlikwidowany szybko i stanowczo. Co się musi stać, żeby problem był szybko przecięty? Bardzo mnie cieszą takie słowa. Bardzo mnie cieszą takie słowa, bo tak jak powiedziałam, one wcześniej nie padały, ale brakuje mi w tych głosach na przykład stanowiska ministra edukacji narodowej i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Było. Pani minister Zalewska na konferencji prasowej powiedziała, że absolutnie materiał, który zobaczyliśmy w telewizji, był wstrząsający. I zapowiedziała jakieś działania? I mówiła o tym, że edukacja, którą prowadzimy w szkołach, jest skierowana na to, żeby pokazywać chociażby problem Holokaustu i że mamy podstawę programową, w której ten problem jest opowiedziany. W niewielu krajach tak się dzieje. To bardzo się cieszę, bo nie tylko powinniśmy skutecznie ścigać i karać sprawców, ale powinniśmy też edukować, ale nie tylko o Holokauście. To nie jest tylko edukacja o historii. To powinna być edukacja o prawach człowieka, o równości, o inności, o tolerancji. I takiej edukacji antydyskryminacyjnej w polskiej szkole brakuje. Naprawdę nie uczy się w szkołach o tolerancji? Nie. Nie wierzę. Chciałabym podać informacje o tym, jak działa system, jak dobrze działa system edukacji antydyskryminacyjnej, ale przypomnę, że rok temu usunięto z rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej informacje i obowiązek wdrażania przez szkoły edukacji antydyskryminacyjnej. Co, że nie ma obowiązku, nie znaczy, że nie ma tam mądrych nauczycieli, którzy to robią, pani doktor. Ja bym bardzo chciała i bardzo bym liczyła na to. Oczywiście ten obowiązek wynika z aktów prawa międzynarodowego, ale już wcześniej, przed usunięciem tego z rozporządzenia, mieliśmy sygnał od nauczycieli, którzy próbowali to wdrażać, że są krytykowani ze strony swoich dyrektorów, ze strony innych nauczycieli, ze strony rodziców. Wracając do neonazistów, zastanawiam się nad skalą tego zjawiska, no bo internauci komentują bardzo szeroko to, co zobaczyliśmy, ale komentują też tak, cytuję, przecież to kabaret, a nie naziści. Duże dzieci się bawią, to zaledwie kilka osób. Zobaczcie, co się dzieje w Niemczech. Tam na ziole maszerują ulicami i nikt się jakoś wielce nie oburza. No więc pytanie, jaka jest skala tego zjawiska i czy to nie jest po prostu margines marginesów? Nawet jeżeli to jest margines, to należy skutecznie przeciwdziałać takim zachowaniom i funkcjonowaniu takich organizacji. Ja przypomnę, że u nas też widzimy marsze, które wywołują niepokój, marsze, w czasie których pojawiają się hasła odwołujące się do faszyzmu. To jest Marsz Niepodległości na przykład. My zwracaliśmy uwagę na to, co się tam wydarzyło, kto i jak manifestował, ale to także Białystok z 2016 roku. Pytaliście
prokuraturę o właśnie Marsz Niepodległości, wskazując, że niektórzy uczestnicy odwoływali się do rasistowskich haseł i niektórzy mieli jakieś nazistowskie symbole na transparentach czy na odzieży. I co prokuratura na to? Biorąc pod uwagę w ogóle nasze wystąpienia dotyczące tych demonstracji, kierowane do prokuratury, kierowane do policji. Przede wszystkim, tutaj zastrzeżenie na samym początku, my możemy pytać w postępowaniu karnym, czy też przed wszczęciem takiego postępowania, my dopytujemy, co się wydarzyło, czy zostały podjęte jakieś kroki, czy zostało wszczęte postępowanie, natomiast my nie możemy wpływać na to postępowanie. No pytaliście, widzieliście, pisaliście o tym w piśmie, że coś was tutaj niepokoi. Jaka była odpowiedź prokuratury? Prokuratura w takich sytuacjach informuje nas o swoich działaniach. Tak było i tutaj, i przy Białymstoku i często niestety ta korespondencja musi być z naszej strony kontynuowana, bo prokuratorzy mówią, nie dostrzegamy tego, co dostrzega rzecznik, co jest ewidentne. My wskazujemy na konkretne materiały, na przykład w mediach, które się pokazały. My pokazujemy, w którym momencie w tych materiałach pojawiły się konkretne hasła, ale jeżeli prokuratura nie dostrzega w tym problemu, no to wtedy mamy wyłączną drogę dialogu na przykład z ministrem sprawiedliwości czy ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli oni nadal nie widzą pewnego kłopotu z tym zjawiskiem, to trochę mamy związane ręce. No, ja mam nadzieję, że po tej sytuacji jednak otworzyły się komuś oczy. Dzisiaj zapropagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści na tle rasowym grozi do 2 lat więzienia. Pytanie, jak często się zdarza, że takie wyroki właśnie zapadają? Może nie tak ostre, ale w ogóle w takich sprawach. No i czy problem tkwi w surowości przepisów, czy w ich konsekwentnym egzekwowaniu? To jest bardzo, bardzo słuszne pytanie. Oczywiście chodzi o konsekwentne i zdecydowane wdrażanie tych przepisów i nie o to, żeby za każdym razem orzekana była najwyższa kara, w tym najwyższym wymiarze, ale żeby ta kara była orzekana zawsze, kiedy doszło do przestępstwa. Ja patrzyłam na pierwsze półrocze 2017 roku dane Prokuratury Krajowej i to było kilkanaście skazań w sytuacji, kiedy tak naprawdę z takiego, nawet z mediów wynika, że do takich zachowań, które wyczerpywałyby znamiona przepisu z 256, dochodzi jednak dużo częściej. Mamy takie społeczne poczucie, że to się wydarza i to się wydarza częściej niż te kilka razy. No tak, pytanie tylko, jak dużo jest tych przestępstw w skali w ogóle wszystkich wykroczeń i przestępstw w Polsce? No bo minister Błaszczak na przykład całkiem niedawno na Twitterze pisał o wykrywalności przestępstw z nienawiści w cudzysłowie i pisał, że to jest niecały promil wszystkich przestępstw w Polsce i że z roku na rok, od 2015 roku jednak tych przestępstw ubywa. Po pierwsze, ten ostatni element to jest nieprawda. I że ubywa? Że ubywa. Te przestępstwa, liczba tych przestępstw rośnie i to są dane nie rzecznika. On podaje konkretne liczby. 791 w 2015 roku, w ubiegłym roku 726. Kilkadziesiąt mniej. Okej. Skąd z kapelusza to wziął? Nie wiem. Ja mam tutaj nie kapelusz, ale dane Prokuratury Krajowej. Pierwsza połowa 2017, 947 spraw. Pierwsza połowa 2016, 863. To za chwilę nie do kapelusza zaglądamy. Teraz do internetu na rmf24.pl i do serwisu interia.pl. Tam rozmawiamy dalej. Sylwia Spurek, Marcin Zaborski, zapraszamy. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Sylwia Spurek, wciąż z nami. No to próbujemy się dowiedzieć, jak to jest z przestępstwami z nienawiści w Polsce. Ubywa ich, przybywa. Czy jest ich wciąż tyle samo? Minister Błaszczak przekonuje, że wykrywalność tych przestępstw wzrasta, a liczba spada. No i znowu nieprawda. Możemy się tak oczywiście bawić prawda-fałsz, ale ja zastanawiam się, skąd takie dane, bo Prokuratura Krajowa, to są dane, do których pan minister także ma dostęp, tak jak my, może nawet lepszy, wyraźnie mówi, wzrost liczby spraw, mniejsza wykrywalność. Dwie rzeczy, do których tutaj odnoszę się do tego zdania pana ministra Błaszczaka. Co więcej, to jest bardzo niepokojące. Te przestępstwa przenoszą się z internetu do tak zwanego realu, czyli sprawcy nie tylko hejtują w internecie, ale także atakują
żywe, realne osoby na ulicy i to atakują nie tylko słowem, nie tylko groźba, nie tylko znieważenia, ale także przemoc fizyczna. No to pada dzisiaj postulat polityczny. SLD na przykład proponuje, żeby zaostrzyć kary do co najmniej 5 lat pozbawienia wolności za te przestępstwa dotyczące nawoływania do nienawiści i propagowania faszyzmu, o którym rozmawiamy. To oczywiście zaostrzenie kar jest bardzo nośnym argumentem. I państwo oczywiście może kształtować swoją politykę karną w taki sposób, że zaostrzymy kary, ale czy to zwiększy wykrywalność, czy to zwiększy zgłaszalność? W mojej ocenie nie. My musimy najpierw pokazać ludziom, że państwo z całą swoją stanowczością wkracza ze swoimi narzędziami tam, gdzie dzieje się ta krzywda wynikająca z 256, 257, 119. Za chwilę się może okazać, że w tym przypadku, od którego rozpoczęliśmy tych spotkań neonazistów w Polsce, wszystko skończy się umorzeniem, bo okaże się, że kodeks karny mówi o publicznym propagowaniu faszyzmu, a tutaj mogliśmy mieć do czynienia z zamkniętymi spotkaniami, czyli niepublicznymi. To jest bardzo ważna sprawa. Publiczne propagowanie, a drugi element tego przepisu, nawoływanie do nienawiści. Co to oznacza? To są bardzo niedookreślone przepisy i one wywołują dużo wątpliwości interpretacyjnych. Czyli na jest pewno kłopot w przepisach. Jest kłopot w przepisach, dlatego że one oczywiście umożliwiają prokuraturze i sądom określone działania, skazywanie za przestępstwa, co istotne i na to zwraca nam także Europejska Komisja do Spraw Przeciwdziałania Rasizmowi i Nietolerancji. Liczba skazań spada, czyli wzrasta nam zgłaszalność, a skazania spadają. Nie wiem, co się dzieje w ramach postępowania, pomiędzy tymi momentami. Czyli dobrze rozumiem, że jeśli na prywatce ktoś będzie wznosił jakieś faszystowskie hasła, czy nazistowskie symbole będzie pokazywał, eksponował, to absolutnie nic mu za to nie grozi? Nie byłabym tak kategoryczna, natomiast może się okazać, że prokurator uzna to za niepubliczne propagowanie i w związku z tym nie skieruje aktu oskarżenia do sądu, a sąd nie będzie w związku z tym mógł się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast, tak jak powiedziałam, i w samych przepisach tkwi diabeł niestety, ale też w ich stosowaniu. No właśnie, od wielu lat z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich płyną apele, prośby, nawoływania do prokuratorów, do sędziów o to, żeby byli bardziej stanowczy w decydowaniu w takich właśnie sprawach. No i tu chyba jeden z najgłośniejszych przepisów, w których głos zabierało biuro rzecznika, Białystok i swastyka, która okazała się według prokuratora nie symbolem nazizmu, ale symbolem, hinduistycznym znakiem, symbolem szczęścia i powodzenia i nie ma nic wspólnego z nazizmem. No i tutaj przechodzimy do tej kwestii stosowania. To znaczy, jeżeli my lekceważymy i bagatelizujemy przestępstwa, które są motywowane uprzedzeniami, są oparte na rasizmie, ksenofobii, homofobii, antysemityzmie, to jest naprawdę kompletnie niezrozumiałe w państwie, które tyle doświadczyło w czasie II wojny światowej, ale też pokazuje bezkarność sprawcy i powoduje też, że osoby, które są w tych grupach zagrożonych, boją się wychodzić na ulicę.